Gas no brakes, baby, let them hoes sleep. Body on 10, make your girl OD. I get in my way, never out of my lane. Witajcie kochani, z rana jedziemy właśnie na zakupy. Na zakupy, bo stwierdziłam, że dzieci nie mają znowu ubrań. Alan wyrósł wszystkiego, a Oliwka, no już nie wspomnąc o niej, wyrosła, a po drugie ona wszystko niszczy. Ubrania niszczy, leginsy to praktycznie ma na jeden dzień, więc się nie opłaca jej kupywać właśnie takich materialnych, cienkich ubrań, spodni. No bo nie ma sensu. Także kochani, jedziemy. Rano Leoś mi pomagał w montowaniu dla Was filmu. Troszeczkę ogarnęłam dom. No i spieszę się, bo zaraz muszę jechać po Alana. I jedziemy z nim na zajęcia. On ma zajęcia wcześnie, no bo przez wakacje mieliśmy luz. No więc miał przełożone na wcześniejszą godzinę. Ja się zgodziłam, ale powiedziałam, że tylko i wyłącznie na wakacje. Już się wrzesień zaczął, no i czekałam, aż zmienią mu godzinkę. No ale pani nie dzwoni, więc ja zadzwoniłam. No i pani w szoku, że ja chcę zmienić godzinę. Ja mówię, że ja się umawiałam, ale żeby to nie była stała, tylko przez wakacje, że od września, żeby miał troszeczkę później. No ale pani, no nie bardzo, no ale to już... No wiem, no nam tak zawsze wychodzi. To specjaliści też są właśnie tacy dziwni, bo my musimy się do nich dopasować, a nie oni do nas. I są tacy właśnie, że no jak nie pasuje ci godzina, no to możesz zrezygnować z rower, jedzie i duży korek i no totalna li... No ja nie wiem. Korkują tylko, korkują, a ma chodnik, chodnik pusty, ma chodnik, nie może przejechać. Dobra, kochani, chodzi o to, że specjaliści, no możecie sobie iść i zrezygnować z zajęć, jak Wam nie pasuje, ale dlaczego ja zawsze muszę być pokrzywdzona i inni rodzice mogą normalnie mieć na popołudniu godziny, a ja z Alanem zawsze trafiam tak, że nie, że my mamy albo rano, albo koło południa, gdzie on, mówię, on też ma inne zajęcia i ma też to tak jakby przedszkole, integracja z dziećmi normalnymi, więc no z czegoś muszę zrezygnować, żeby miał jakieś inne zajęcia, z jednych zajęć zrezygnować, żeby na inne zajęcia mógł być, nie? No i to jest właśnie takie bardzo, bardzo wkurzające, że właśnie nikt nie chce iść na rękę, tylko ty masz się dopasować, gdzie ty masz już tyle dopasowanych rzeczy, że ciężko po prostu się wbić. No i trudno, no jak trzeba będzie zrezygnować, no to zrezygnujemy, no bo cóż tutaj więcej zrobić. Kochani, kupiłam buty dla Oliwki nowe. Były takie fajne, fila, ale były materiałowe, z taką gąbeczką. A ona do szkoły już ma, a wiecie, teraz jest jesień, więc chciałabym, żeby one były bardziej zabudowane, dlatego jej kupiłam takie. Będzie zachwycona. Hologram. Hologram to się tak nazywa? Nie wiem. No ale w każdym razie świecące, więc na pewno jej się spodobają. No białe. No trudno, ale nie było czarnych dla dziewczyny, całe czarne to też nie fajnie, jest dzieckiem, więc uważam, że powinna chodzić w jasnych kolorach, świecących, dlatego takie buty zabudowane. I lecimy do jeszcze jednej galerii, mam tylko godzinę czasu, a jak wiecie, po galerii się nachodzi człowiek, zanim przejdzie do tego sklepu, no to czas mija, także lecimy. If you let me put it down, when I hit the town, you should light on me. Keep your minds on me. On try, baby, I think you should side with me. Stay solid one time if you lie with me. Just promise you never lie to me. Keep the moves on tuck. I know it's all up. Everything good. Keep the vibes on crush. I know it's all good. Know it's all. Kochani, już jesteśmy w domu i
przegląd tego, co kupiłam dla dzieciaków. Alan, dla ciebie taka bluzka. Ale do jedna. Za 30 zł. A kto to jest babi? Weston. Weston Northside. Weston Online. No, pasuje? Pokaż. No, pokaż się tutaj. Pasuje? Pokaż. No, no dobra. Kupiłam troszeczkę większe, wiecie o co chodzi, żeby zaraz znowu nie było za małe. Spodnie. Takie zwykłe, dresowe kupiłam. Tak. Za 30 zł. Dresowe spodnie. Ale co, drugie takie samo wzięłam? Tak. O Boże, dwa takie same. Pary spodni. Dwie takie same. Nie wiem, dwa razy ci wzięłam to samo. Dla Alana dresy. Kolejny, tylko inny kolor, pomarańcz. Dla mnie to za 30 nie ma złotych. Nic. Dobre będzie. A doma. Kochani, dla Oliwki. Wreszcie coś dla Oliwki. Bluzka z jednorożcem za 50 zł, 60 za 60 zł. Fajna? Nie wiem. Jak to nie wiesz, Olinie? Nie wiem. Dla ciebie druga bluzka. Jaka? Za nie wiem ile. Nie ma, ale też była na przecenie. Malibu. Malibu. Fajna? Weź ten to Malibu. Tutaj mamy spodnie. To są jedyne spodnie dla mnie. Takie małe. Za 29 zł. Cena. Tutaj mam dla Alana kolejne spodnie za 30 zł. Dla mnie same bluzki kupiłaś. Nie, kupiłam tobie też, tylko muszę dojść do ciebie. T-shirt. Dla Alana. Dla Alana. Za 14, za 15 zł taki t-shircik, zielony, ładny kolor. Pokaż się. Będzie pasować. Troszkę za duże, ale wolałam, wiecie, jak się ma skurczyć w praniu, jak mają urosnąć, no to lepiej troszeczkę większe kupić. Ostatnio kupiłam większe i już wyrośli. Także tutaj mamy też za 15 zł taką bluzeczkę dla Alana. Tutaj mam kolejną za 20 zł. Czarną, zwykłą dla Alana bluzeczkę. No, nie mam. Tutaj mamy również dla Alana za 15 zł. Ale fajnie! Dla Alana za 15 zł. Teraz dla Oliwki na wymianę. Tutaj mam jeszcze stare rzeczy z auta, żeby wybrać i buty stare. Za chwilę wam dam. Dla Oliwki spodnie. A moje? Tak, za 50 zł takie dresy. Mam moje. Tak, i zeszyty dostaliśmy gratis. Zeszyty i pisaki. Moje. Tak. No, tyle zeszytów, tyle pisaków. I jeszcze Nasti dałam jeden zestaw. Tutaj dla Oliwki mam leginsy. Takie nie włożę. Włożysz leginsy nie. Takie. Za 30 zł. Lampa. Leginsy. A doje moje? Tutaj mam. A doje moje? Dresy za 30 zł dla Oliwki. Z napisem. Mama. Będzie do Malibu, do tej bluzki, to jest zestaw. Ale to jest dla Dekogę. To jest dla Oliwki. A dom? To też. To jest też dla Oliwki. Poszła. Ale moje. A to jest dla Oliwki. Teraz dla Oliwki ciuchy wyciągam. A ona myślała, że ja nic nie kupiłam, a widzicie, to też jest dla Oliwki. Leginsy za 30 zł. Serduszka czarne. Tutaj mamy fiolet. Też za 30 zł. Leginsy dla Oliwki. Mamy bluzkę. T-shirt.
t-shirt dla Oliwki za 30 zł. Ja też mam t-shirt. Też masz t-shirt, tak. Tutaj mamy taki sam kolor, tylko że czarny. Taki sam wzór za 30 zł. I tu mamy za 30 zł taki wzór żółty. Podoba ci się? Podobają ci się? A to ja moje? Podobają ci się, Olisia? A moje drugie na pole? To jest bluzka za 30 zł dla Alana. Alan, puść! A do doje. To jest ten sam napis. Do doje. Mamo, pa! Pa. I spodnie zwykłe, dresowe dla Alana. Mogę pójść na most? Tak, za 30 zł. Kochani, moje placki po węgiersku wyglądają tak, zbójnicko. Także zacne są i przepyszne. You never lie to me. Keep the moves on tuck. I know it's all up. Everything good. Keep the vibes on crush. I know it's all good. Kochani, byłam w Lidlu. Dla każdego coś dobrego kupiłam. Dla dzieciaków kupiłam lody. Dla siebie kupiłam moje ulubione lody. Dla Leosia kupiłam kabanoski. I dla mojej maszyny kupiłam jakiś zapach, nie wiem jaki nawet, ale może coś na dłużej będzie, bo wiecie jak to jest z tymi zapachami. Niedawno kupiłam sobie palmy i bardzo szybko uleciał ten zapach, więc zobaczymy jak z tym będzie. Ciężko mi będzie to otworzyć, ale spróbuję. O, tylko nie wiem jak sobie to poradzę. O, dobra, jest, udało się. O kurde, pachnie. Ale nie wiem, czy dobry zapach sobie wziąłem. Dobra, nieważne. Niech pachnie czymkolwiek. W Rossmanie kupiłam sól do kąpieli i sana. Taka tropikalna, egzotyczna. Palmy, kokos. No, zobaczymy. Pachnie przemiło. Mam nadzieję, że się poczuję jak na wakacjach. Kochani, dodatkowo sobie wsypałam tą sól z Lidla, cień figowa. No pachnie fenomenalnie, bardzo ładnie. Mam nadzieję, że mnie to odpręży i spokojnie będę mogła zasnąć, chociaż ostatnio nie mam problemu ze snem, ale taka kąpiel pachnąca, odprężająca po całym dniu na pewno mi się przyda. Every moment tonight, they lend me to you. Every single time you look at me, I lose it too. Why don't you come sit next to me? Let things happen naturally, like it used to be. About the things we know.
kochani, ostatni etap, czyli czas dla mnie. Hello, maseczka z awokado nawilżająca. A dodatkowo jeszcze, kochani, mam tutaj na sam koniec, gdzież tutaj jest Fluff Sleeping Krem. Także regenerujący krem na dobranoc z pyłem księżycowym.